Hej, cześć, witajcie, dzisiaj jest niedziela, 9 lutego 2014, a to oznacza, że przyszedł czas na 15 odcinek Video News. Zapraszam! Coraz więcej firm zaczyna ponownie inwestować w Chrome OS. Tym razem chodzi o Toshibę, która zaprezentowała model CB30 A3120. Najnowszy Chromebook został wyposażony w 13,3-calową matrycę HD True Bright TFT o rozdzielczości 1366x768 pikseli. Sprzęt jest zdecydowanie mobilny, bowiem całość zamknięto w obudowie o grubości 20,3 mm, a waga urządzenia wynosi zaledwie 1,5 kg. Laptop napędzany jest przez dwurdzeniowy procesor Intel Celeron 2955 utaktowany zegarem 1,4 GHz, zintegrowany układ graficzny 2 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności niestety zaledwie 16 GB. Wbudowany akumulator zapewnić ma czas pracy bez ładowania do 9 godzin. Urządzenie wyceniono na $299. W ubiegłym roku rozpoczął się boom na urządzenia do noszenia na ciele. Jednakże wielu potężnych graczy na rynku mobilnym jeszcze nie zdecydowało się zainwestować w segment wearables. Potwierdzają się jednak pogłoski, jakoby już niedługo swojego smartwatcha zaprezentować miała firma HTC. Współzałożycielka tajwańskiej firmy przyznała w wywiadzie, że sprzętom tego typu przyglądają się już od wielu lat, ale nie zdecydowali się wprowadzić swoich projektów w życie ze względu na podstawowy problem – czas pracy bez ładowania. HTC musi naprawdę zaskoczyć, bowiem jest już jednym z niewielu pozostałych producentów, którzy w swojej ofercie nie posiadają jeszcze zegarka czy inteligentnej opaski. Pod koniec stycznia firma LG potwierdziła, że podczas tegorocznego Mobile World Congress zostanie zaprezentowany smartfon G Pro 2. Z każdym dniem, który zbliża nas do MWC, poznajemy coraz więcej szczegółów na temat nowego telefonu. Ostatnio na swoim oficjalnym blogu firma LG poinformowała, że nowa słuchawka zostanie wyposażona w 13-megapikselowy aparat z udoskonaloną technologią stabilizacji obrazu. Co więcej, kamera ma pozwalać na nagrywanie materiału w rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Przedni aparat będzie natomiast posiadał rozdzielczość 2,1 megapiksela. Dodatkowo zdecydowano się w końcu zmniejszyć ramkę wokół ekranu do absolutnego minimum, czyli 0,4 mm. W rezultacie stosunek powierzchni ekranu do całego panelu przedniego ma wynosić 77%. Nie znamy jeszcze rozmiaru ani rozdzielczości ekranu. Wiemy natomiast, że LG tym razem chce też postawić na dźwięk. I tak w G Pro 2 zamontowany ma zostać system audio o mocy 1 W, co byłoby wynikiem najlepszym na rynku smartfonów. Wedle niepotwierdzonych jeszcze doniesień, sercem nowego telefonu koreańskiego producenta ma zostać 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800, wspomagany przez 3 GB pamięci operacyjnej. Oficjalna premiera LG Pro 2 ma odbyć się na targach MWC 2014, które rozpoczynają się 24 lutego w Barcelonie. Podczas konferencji InContext fundacja Mozilla zaprezentowała nowe narzędzie dla smartfonów z systemem Android. Chodzi dokładniej o niestandardowy interfejs o nazwie Firefox Launcher. Jego zadaniem jest zwiększenie intuicyjności obsługi i dodanie inteligentnego wyszukiwania, jak również modyfikacja wyglądu czystego systemu od Google'a. Nakładka ma dawać użytkownikowi propozycje aplikacji i multimediów, które zdaniem Mozilla najbardziej są w danym momencie przydatne. Całość opierać się ma więc na zasadzie skojarzeń pory dnia czy aplikacji z daną akcją, na przykład poranek budzik, Facebook, wiadomości. Ubisoft i ekipa deweloperów są już gotowi do podania dokładnej daty premiery wydania gry Child of Light. Ogłoszeniu daty premiery towarzyszy nowy zwiastun, który prezentuje najważniejsze cechy gry. Child of Light to platformówka z walką w systemie tur, systemem craftingu, możliwością eksploracji rozległego świata czy ponad 200 umiejętnościami do odblokowania. Te wszystkie szczegóły ujawnia nam nowy trailer gry, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że termin premiery został ustalony na 30 kwietnia bieżącego roku. Child of Light pojawi się na PC, PS3, PS4, Xboxie 360, Xboxie One i Wii U. Francuski wydawca ustalił cenę na zaledwie 12 funtów. Według wcześniejszych doniesień gra zaoferuje ponad 10 godzin zabawy oraz kilka zakończeń. Pozostajemy w tematyce gier francuskiego koncernu, ale teraz parę słów na temat ich kultowej już serii. W zeszłym tygodniu Ubisoft zdradził, że Assassin's Creed 4 Black Flag Freedom Cry, jeden z wydanych już dodatków DLC czwartej odsłony serii, będzie sprzedawany jako osobna gra. Produkcja zostanie wydana na PlayStation 3 i PlayStation 4 już 19 lutego 2014 roku, natomiast pecetowcy muszą poczekać do 25 lutego. Nie ma żadnej wzmianki o platformach Xbox, oznacza to więc, że gra pojawi się na nich z dużym opóźnieniem albo wcale.
Assassin's Creed 4 Black Flag Freedom Cry okazało się najbardziej rozbudowanym dodatkiem ze wszystkich wydanych na potrzeby serii Assassin's Creed. Akcja przenosi nas 15 lat po wydarzeniach zaprezentowanych Black Flag. Jest to zupełnie nowe miejsce, w którym czeka na nas aż 9 misji. W tej chwili dodatek kosztuje około 50 zł. Ile będzie trzeba zapłacić za samodzielną edycję, jeszcze nie wiadomo. Teraz ważna informacja dla fanów serii Wiedźmin. Twórcy, czyli CD Projekt Red oraz firmy Agora i CDP.pl nawiązały współpracę przy sprzedaży trzeciej odsłony serii na terenie Polski. Agora ma być odpowiedzialna za stworzenie kampanii promocyjnej, natomiast dystrybucją zajmie się CDP.pl. To już drugi raz, kiedy firma Agora została polskim współwydawcą gier z serii Wiedźmin. Korzystając ze wspólnych doświadczeń oraz połączonych budżetów reklamowych, grupa CD Projekt i Agora zamierzają przygotować wyjątkową kampanię reklamową, która docelowo ma stać się wyznacznikiem standardów w polskiej branży gier wideo. Teraz czas na ciekawostkę. Na pewno widzieliście już implanty sterowane myślami, ale jak do tej pory nie było możliwości spowodowania, aby za pomocą protezy można było odczuwać dotyk. Jednak teraz jest już to możliwe. Grupa europejskich naukowców dokonała tego, wszczepiając w nerw w kikucie Denisa Sorensena elektrody, które współdziałają z mechaniczną protezą, przywracając mu utracony zmysł. W protezie umieszczono czujniki podłączone do komputera, który potrafi w czasie rzeczywistym przechwycić wszelkie wychwytywane przez nie bodźce i przetworzyć je na impulsy nerwowe wysyłane do mózgu. Cały mechanizm działa na tyle dobrze, że Denis nie tylko jest w stanie rozpoznawać kształty dotykanych obiektów, ale również materiał, z jakiego są wykonane. Na razie urządzenie nie jest jednak zbyt poręczne, lecz i tak jest to ogromny przełom w medycynie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tym odcinku Video News. Jeśli ten epizod Wam się podobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować ten materiał poniżej i wpaść na inne filmy i teksty na www.videotesty.pl. To tyle ode mnie, trzymajcie się gorąco. Pa, pa!